W poniedziałek izraelskie wojsko przekazało w oświadczeniu, że nocne naloty powietrzne były skierowane na ośrodek szkoleniowy Hamasu w północnej Gazie. Podano, że uderzono w 3 różne miejsca, przy czym zniszczona została też dodatkowa infrastruktura. Palestyńskie źródła bezpieczeństwa podały, że nikt nie ucierpiał w wyniku ataku, jednak poważnie uszkodzone zostały 2 bazy radykalnej organizacji palestyńskiej Hamas. Wcześniej w niedzielę, Hamas wystrzelił ze Strefy Gazy kolejne 2 rakiety w kierunku Izraela. Policja tego kraju podała, że spadły one w pobliżu 2 osiedli na południu kraju. Atak nie spowodował żadnych zniszczeń ani nie pochłonął ofiar. Gorąco na linii Izrael bojownicy Gazy zrobiło się po decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Palestyńscy demonstranci w weekend starli się z oddziałami izraelskimi wzdłuż granicy Gaza-Izrael i na zachodnim brzegu. Ogółem w wyniku tych demonstracji zginęło co najmniej 8 Palestyńczyków. Czytaj także, znany palestyński aktywista zabity przez izraelskie wojsko. Hamas ponownie wzywa Palestyńczyków do nowej intifady, powstania przeciwko Izraelowi. Ma to być odpowiedź na uznanie przez USA Jerozolimy za stolicę żydowskiego państwa.